W związku z tym, że tak jak powiedziałem, mamy gościa w postaci prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zaczniemy od nadzorujących i jakby wspomagających, wspierających te wszystkie wysiłki, w mojej ocenie w trochę rozproszonym środowisku bezpieczeństwa obszarów kolejowych, bo myślę, że jak tutaj oczywiście są na sali przedstawiciele spółek, oni wiedzą dużo, ale z perspektywy takiego użytkownika tych przestrzeni, to myślę, że jakbyśmy weszli w ten temat, kto czym zarządza i kto jest za co odpowiedzialny w kontekście bezpieczeństwa, to mielibyśmy taki no, dość skomplikowany obraz sytuacji. Natomiast Urząd Transportu Kolejowego to chyba przede wszystkim to bezpieczeństwo, które jest związane z procesem, z jakimiś zdarzeniami, które mogą mieć miejsce w ruchu kolejowym, ale też i pewnie zwracacie uwagę na takie zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Zatem pytanie, jakie dobre praktyki czy rekomendacje w kontekście właśnie dla tych użytkowników rynku kolejowego, tych poszczególnych spółek nawet w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, jego projektowania, na co należałoby zwracać uwagę, panie prezesie? No właśnie, się zastanawiałem. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz się przedstawię, Kamil Wilde, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. W pierwszych słowach muszę od razu jeszcze raz bardzo podziękować za takie wyróżnienie. Muszę państwu przyznać, że ja osobiście się bardzo cieszę, że mogę być tutaj z państwem razem, z tego względu, że akurat no, w języku polskim mamy jeden wyraz bezpieczeństwo, natomiast my jako Urząd Transportu Kolejowego no, najczęściej mówimy jednak o tym safety, a nie security. Tutaj w końcu pierwszy raz możemy też, znaczy może nie pierwszy raz, ale rzadko to się zdarza, że akurat mówimy o tej jak gdyby innej, drugiej stronie tego medalu. Nie wiem, ile osób tutaj faktycznie jest zgromadzonych ze spółek, czy też nie. Zgadzam się, że sektor kolejowy jest dosyć rozproszony, jeżeli chodzi o podmioty i pewnego rodzaju odpowiedzialności. Z czego to wynika? Oczywiście po części od razu powiem, że wynika to z przepisów unijnych, ze względów takich czysto konkurencyjnych, kiedy zarządca i przewoźnik co do zasady nie może być jednym ciałem. Musi być oddzielenie zarządcy infrastruktury kolejowej od przewoźnika kolejowego. Oczywiście od tego są wyjątki, o których tutaj nie będziemy mówili, ale taka jest generalna zasada i reguła. Jeżeli chodzi o system kolejowy i bezpieczeństwo, każdy z podmiotów, czy to zarządca, czy przewoźnik kolejowy, tworzy tak zwanego SMS-a, czyli Safety Management System, czyli system zarządzania bezpieczeństwem. Myślę, że nie jest to żadna jakaś, no nie wiem, coś innego aniżeli w innych dziedzinach, czy to gospodarki związanej z transportem, ale nie tylko. Generalnie za bezpieczeństwo odpowiada przewoźnik bądź zarządca infrastruktury w zakresie, w jakim prowadzi właśnie tą swoją działalność gospodarczą. Co to jest ten system zarządzania bezpieczeństwem? Jest to system, który jak gdyby akurat z naszego tutaj punktu widzenia przewiduje zabezpieczenie na wszelkiego rodzaju działania, wątpliwości, nazwijmy to, które się pojawiają z zewnątrz, związane przede wszystkim z, po pierwsze, zarządzaniem ryzykiem. To mamy, jeżeli chodzi o sektor kolejowy, tak zwane rozporządzenie 402, czyli generalnie zidentyfikowanie ryzyka, oczywiście ocena tego ryzyka, no i środki zaradcze. To tak samo to jest jak gdyby ściągnięte z innych dziedzin, akurat jeżeli chodzi o kolej, akurat takim pierwowzorem, bo był ten taki aspekt związany z prawem atomowym, od razu muszę powiedzieć, bo to stamtąd jak gdyby było to zaciągane, ale oczywiście są to też... Dlaczego z takiego obszaru akurat? No tam wydawało, prędzej tak, tak jakoś, tak mi się naturalnie wydaje mi się, że z lotnictwa można było wykorzystać z dobrych praktyk, czy nie? Pewnie tak, natomiast akurat to są rozwiązania unijne i one były czerpane z prawa, nazwijmy to, zabezpieczeń, jeżeli chodzi o tak, obiektów związanych z atomem. Natomiast faktycznie dobre praktyki, myślę, że też bardzo, bardzo fajnie jest to rozwinięte oczywiście w prawie lotniczym. Natomiast no ja akurat będę mówił, jeżeli pan prowadzący pozwoli, jeżeli chodzi o sektor kolejowy. Więc zarządzanie ryzykiem i
określenie tych ryzyk, środki zaradcze, zarówno jeżeli mówimy o środkach takich technicznych, typu właśnie o czym pan dyrektor Michał mówił, jeżeli chodzi na przykład o monitoring, jeżeli chodzi o zabezpieczenie pewnych miejsc, do których po prostu nie ma dostępu, typu, no nie wiem, na przykład kabina maszynisty, czy wejście do dyspozytorni w PKP PLK, gdzie oczywiście są odpowiednie zabezpieczenia techniczne, ale od razu powiem, że oczywiście człowiek tutaj jest najsłabszym ogniwem, bo nawet najlepsze zabezpieczenia nie zapewnią tego, że maszynista na przykład drzwi zapomni zamknąć, albo postanowi, że wyjdzie do toalety, nie zamknie, albo nie wiem, ekipa tak zwana sprzątająca wchodzi do kabiny i co wtedy, no, ponieważ chce zabrać śmieci. Więc zabezpieczenia techniczne to jest jedno, ale oczywiście są do tego stosowne procedury dotyczące zarówno alarmowania, jeżeli chodzi o personel na kolei, jak i informowania na przykład pasażerów o konkretnym zdarzeniu. Drugi, jeżeli już się jakieś zdarzenie, będziemy mieli do czynienia, poza zarządzaniem ryzykiem, mówimy oczywiście wtedy, wchodzimy na zarządzanie kryzysowe, kiedy alarmujemy wszystkich pracowników odpowiedzialnych w ramach systemu kolejowego oczywiście za bezpieczeństwo, przekazujemy stosowne informacje do odpowiednich służb, no i podejmujemy decyzje zgodnie z tymi procedurami. Oczywiście najlepiej to wygląda i sprawdzamy to, nazwijmy to tak organoleptycznie, jeżeli chodzi o na wspólnych ćwiczeniach, ponieważ takie wspólne ćwiczenia się odbywają. Ja uważam, że wygląda to dobrze, kolej daje radę, widać to też na dużych takich imprezach masowych chociażby, gdzie faktycznie zawsze jest udział kolei, począwszy, no nie wiem, od Euro 2012, ale to są różne wizyty też ważnych, powiedzmy, osobistości, inne wydarzenia sportowe, kulturowe i tak dalej. Chociażby, no nie wiem, Państwo bardzo dobrze kojarzycie Światowe Dni Młodzieży, Polska Kolej uznaje, że faktycznie dała radę, więc odpowiadając wprost na Pana pytanie, za bezpieczeństwo w obszarze kolejowym odpowiadają zarówno zarządcy i przewoźnicy, którzy tworzą system zarządzania bezpieczeństwem i oczywiście ta odpowiedzialność, tak jak Pan powiedział, no jest dla takiego zwykłego, szarego obywatela, no może wydawać się rozproszona. Dla szeregu obywatela ja bym kto tutaj inny odpowiada za peron? Obarczył PKP to pan dyrektor powiedział. Kto inny odpowiada za peron, bo to PLK, kto inny za dworzec, bo to PKP, kto inny jest przewoźnikiem kolejowym, to może być spółka z grupy PKP, może być grupa samorządowa. Kto inny odpowiada, powiedzmy, za, nie wiem, system dynamicznej informacji pasażerskiej, kto inny jeszcze za zapowiadanie i tak dalej. Może się dla szeregu zwykłego człowieka wydawać, o Boże, faktycznie, no to coś się wydarzyło, no mnie nie interesuje, kto za to jak gdyby ponosi odpowiedzialność, natomiast te podmioty muszą wiedzieć. Dlatego też są organizowane wspólne jak gdyby takie posiedzenia, jak gdyby pod przewodnictwem zespół związany z bezpieczeństwem, pod przewodnictwem Polskich Linii Kolejowych, bo wprost przepisów ustawy, znaczy każdy ma system zarządzania bezpieczeństwem, każdy odpowiada w tym swojej własnej działalności gospodarczej, ale faktycznie najgorszy to jest ten styk koordynacja. No i bez takiego ciała będzie dosyć jak gdyby trudno, natomiast no mówię tak, pod jak gdyby przewodnictwem naszego Narodowego Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, który odpowiada za ponad 18 tysięcy kilometrów linii kolejowej, ma odpowiednie też służby, zresztą duża część spółek też ma odpowiednie służby, ale tutaj przede wszystkim myślę o Straży Ochrony Kolei. Koordynacja jest właściwie jak gdyby zapewniona, no i to się sprawdza. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, tutaj do pana profesora Ireneusza takie pytanie. Jesteśmy pod wrażeniem tej prezentacji wczoraj o broni, o narzędziach ukrytych. Nie, oczywiście będziemy jeszcze pewnie, mam nadzieję, projekty realizować różne razem, natomiast chodzi mi o to, że praktycznie
wchodząc w obszar kolejowy, z perspektywy potencjalnego sprawcy, nie jesteśmy kontrolowani w żaden sposób, więc tak naprawdę nawet nie musimy tej broni jakoś mocno ukrywać. Natomiast no, tą broń możemy używać w przestrzeni zarówno dworców, jak i potencjalnych pociągów, przestrzeni peronów i tak dalej, i tak dalej. Zatem jakie dobre praktyki, powiedzmy tak 3-4 dla zarządzających takimi przestrzeniami, biorąc pod uwagę doświadczenie pana profesora policyjne jeszcze, w kontekście identyfikacji tego typu sprawców, takich narzędzi, co by pan proponował, bo możliwości są mocno ograniczone, bo chcemy zachować cały czas publiczny charakter tych przestrzeni. Na początku usprawiedliwię się, że zwracam się do pomysłodawcy tego wspaniałego przedsięwzięcia per panie majorze, ale uważam, że stopnie naukowe się zdobywa i w przypadku tutaj tej wspaniałej osoby będzie to się zmieniało na korzyść, ale oficerem zostaje się na zawsze, dlatego mam nadzieję, że się rozumiem. Proszę państwa, ostatnią sprawą, jaką chciałbym się w życiu zająć, to zarządzanie ryzykiem w tym obszarze, który dzisiaj dyskutujemy. Naprawdę. Ponieważ już tak obserwując, bywając na tych spotkaniach, widzę, że ktoś powinien taką pozycję adwokatu z diaboli zająć, to jeżeli pozwolicie, to ja ją właśnie państwo zajmę i powiem tak. Tu mi mignął kolega, miner pirotechnik, jest na sali, przepraszam. Pozdrawiam kolegę i najpierw cieszę się, że kolega jest, jakbym tutaj coś pokręcił, proszę o skorygowanie z racji wieku upływającego czasu, króciutko, bo widzę, zrozumiałem czas na zegarek. Spoglądając na prezentację, słuchajcie, to jest wspaniałe obiekty, prawda, znakomicie przygotowane, ale ja, specjalizując się kiedyś w dywersji sabotażu, najpierw bym popatrzył, jaki popełnili błąd. Przepiękny obiekt założyli, żeby tam wjechać, tak, bariery. To jeżeli chcą bronić się tak przed dostępem, to ja zrobię odwrotnie. Wykorzystam ten budynek, żeby zaatakować ludzi na zewnątrz. Jeżeli są wspaniałe tafle szkła, zrobię wybuch przestrzenny, benzynkę na przykład albo coś innego i szkło będzie tymi rażącymi odłamkami. Rozwiązanie krótkie, jak się przed tym zabezpieczyć, no żeby nie defragmentowało się jakoś to szkło. Przepiękne kosze na śmieci, fajnie, że takie przezroczyste, zatem jak już jestem przy tej benzynie, butelka z benzyną, trochę tej benzyny, miniaturowy zapalnik i to od tego zacznę, od takiego sabotażu, eksploduje ten śmietnik, a później tylko po prostu ładunek, który będzie czekał na ekipę, która przyjedzie. Za godzinę to eksploduje. Klasyczny przykład. Zatem, czy koniecznie, przechodząc do meritum, do pytania pana majora, czy koniecznie broń ukryta? Nie staramy się, to wydaje mi się, że taki generalny błąd, nie tylko w tym obszarze, który my tutaj podejmujemy, nie staramy się rozumieć systemu myślenia istoty atakującej. A mamy coraz inteligentniejszych, coraz lepszych, coraz wspanialszych, niestety, przestępców. Jak profilem psychologicznym zajmuje się, to się okazuje, że przestępca przygotowujący się do porwania przestudiował wszystkie dostępne metody. Zaczął od studiowania księgi Brunona Hołysta i inne. Po czym zmieniał karty, niszczył. Proszę państwa, to był ciężki kawałek pracy dla tych, którzy się tym zajmowali. Do brzegu zatem. Ja wybierając sobie obiekt taki, jaki tutaj przyszłoby mi zaatakować, czy rzeczywiście korzystałbym z broni ukrytej? Chyba nie, ponieważ odpowiadając na te złote pytania kryminalistyczne, co, gdzie, kiedy, jak, to przecież w przypadku tego ryzyka, o którym tutaj wspaniały przedmówca mówił, to jest wspaniały obraz dla mnie możliwości, linia. Co się po tej linii kolejowej przemieszcza, tak, pociągi towarowe, pasażerskie. Ja po prostu bym zapakował sobie, wybrałbym sobie jakąś fajną paczkę, zapakowałbym tam bombę rolniczą i ją sobie wysłał. Oczywiście jest szansa, że byłoby to gdzieś skontrolowane, ale jest też szansa, że jakbym wysłał na małej stacyjce w Żerkowie, którą doskonale znam, bo to jest miasto mojego urodzenia. Stacja została wybudowana w 1887 roku i z racji tego, że wtedy budowana, nic się tam nie zmieniło,
to tam gwarantuję, że zapakuję sobie ten ładunek. I jeżeli chodzi o przestrzeń kolejową, mam ten problem rozwiązany w warunkach towarowych. Co bym zrobił w pociągu linii pasażerskiej, opowiem, jeżeli mi pozwoli później prowadzący. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz chciałbym zapytać, jak już jesteśmy trochę przy tych ryzykach i przy tych kategoriach zamachów, chciałbym skierować pytanie do pana doktora Mieczysława Magierskiego z Wojskowej Akademii Technicznej. Chciałbym zapytać właśnie, jak z tym identyfikacją ryzyk? Czy faktycznie jest tak, że zagrożenia terrorystyczne mogą być albo powinny być rozpatrywane w obszarach kolejowych, a czy raczej ze względu na liczenie prawdopodobieństwa zdarzeń w polskich obszarach kolejowych powinniśmy te zagrożenia marginalizować i skupiać się na zdarzeniach, które faktycznie mają miejsce w większych statystykach na kolejach? Problem przedstawiony przez pana majora jest bardzo trudnym problemem, ponieważ w tej chwili przy systemie, w którym uczestniczę, konkretnie zajmując się właśnie ryzykiem w transporcie, w tym transporcie kolejowym, zauważa się jedną rzecz. Dylemat, który jest pomiędzy inżynierem a artylerzystą. Nie ma konstrukcji, której się nie rozbije, to jest tylko kwestia czasu, jaki dobierzemy ładunek. I nie ma pomysłu takiego, który nie zostanie złamany, tak, i doprowadzony do perfekcji. Zatem myślenie, które my w tej chwili przy ocenie ryzyka wprowadzamy, jest następujące. Potencjalne ofiary kolej działa w oparciu o narzędzia legalne. A narzędzia legalne oparte są jeszcze o jeden najważniejszy element, komponent zwany pieniądz. Zatem możemy my nawymyślać, przewidzieć wszystko, według zasady wystawić lufę armatnio przeciwko musze, ale to kosztuje. Zatem będą kryteria legalności i przede wszystkim sprzeciwu. Czy na to dać nakłady? I tu w tym momencie może być pytanie ładnego, tak zwanego ogółu, czyli związków zawodowych. No zaraz, jest bezpiecznie, dajcie pieniądze nam, a my już to wszystko zabezpieczymy. Zatem drugi problem teraz myślenia, do którego my wchodzimy, o którym tu wspomniał pan profesor, profilowanie tak zwanych organizacji inteligentnych, tak? Co jest ich celem? Ponieważ jeden z elementów w tej chwili, który się pojawia, to jest jak zarobić na szkodzie. To mamy 11 września, tak, gdzie w pewnym momencie akcje były sprzedawane, to były ataki na pociągi, gdzie nagle się okazywały, że pewne kwoty przepływały i się okazało, że jest powiązanie bezpośrednie, tak? I tak zwane ataki pojedynczych ekstremistów, które są nieprzewidywalne, są w jaki sposób realizowane? Po najniższych kosztach, ale z największym efektem, hałasem, tak? I według zasad, które tu wymienił pan profesor. I jeszcze innych, o których my wiemy, tak? Które chciałbym nawet dzisiaj może i zaprezentować, bo w którym miejscu nastąpi to tak zwane uderzenie? Jak państwo myślicie? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć na kolei? Nie. Ale ten, który się do tego przygotowuje, tak, zacznie zastanawiać się, gdzie idą szlaki chemiczne, czyli towary pod nadzorem tak zwanym RID, czyli jeżeli coś tam się zrobi, efekt będzie zamierzony, a jeszcze niech jadą tam cysterny przykładowo z chlorem, no wspaniały efekt przy minimalnym nakładzie. Drugie myślenie danego ekstremisty, tu tak nazwijmy, tak, bo przesłanki działania jego nie są. Na pewno muszą być media, musi być rozgłos. Zatem na przykład przejazd kolejowy, tak? A jaki problem jest ukraść ciężarówkę, tak? I nagle zupełnie przypadkowo wjechać, opuścić, tak? W momencie, gdy jedzie rozpędzony pociąg. Czy możemy to przewidzieć? Nie. Nawet najlepsze systemy SMS, o których tutaj wspomniał pan prezes, które znam, w czasie pokoju, tak, one powodują, ale jest zwłoka w czasie w realizacji, bo one są włączane w momencie, gdy wystąpi zdarzenie. Natomiast przy zdarzeniach incydentalnych, nieprzewidywalnych, no niestety, pytanie teraz, czy robić tak zwaną szykanę, jak jest na Formule 1, tak, że się wjeżdża na przejazd, mijasz, przemijasz, tak, zwalniasz i nagle widzisz, co się dzieje. No jest jakieś rozwiązanie, ale jeżeli popatrzymy na kolej lekko, tak,
Wystarczył jeden tramwaj na rondzie Warszawy w odpowiednim momencie ustawiony. Nagle do tego doszła niezidentyfikowana awaria prądu. Stanęły cztery ronda, Warszawa stoi. Kolej lekka, tak, która pozornie jest bezpieczna. Następna rzecz. Jedna ciężarówka rondo, przepraszam, jak to warszawiacy mówią, babka, tak, wjazd na rondo i nagle rondo zablokowane, bo kierowca doszedł do wniosku, że zrobi protest. Odcięty Żoliborz, odcięty Bielany, odcięty wjazd do centrum. No i potem jak ściągnąć w ogóle ten ciągnik, tak się odłożył. Jak wjeżdżam do Warszawy, to mam wrażenie, że cały czas protestuje ktoś z lekkich kolei. Dokładnie tak. W związku z powyższym... Ciężką. Zatem my tu w imieniu właściwie Akademii opracowaliśmy pewne rozwiązania, no oczywiście wspierane w układzie dyskretnym albo inaczej informatycznym, tak, ale jest jasno powiedziane, zapobieganie to jest ryzyko. Jeżeli mam zapobiegać, przewidźmy jak najwięcej zdarzeń, ryzyk, to co się może nam wydarzyć. Z jednym zastrzeżeniem, inaczej to postrzegamy w czasie pokoju, czyli przy otoczeniu w miarę laminarnym, a inaczej, gdy wystarczy, że się włączy coś, co się nazywa stan wyjątkowy albo jeden ze stanów nadzwyczajnych, gdzie mamy inne przepisy, inne rozwiązania i w tym momencie, tak na dobrą sprawę, chaos wtórny jest bardzo prosty do wykonania. Ostatnio udało się zatrzymać wspaniałe osoby, migrantów na granicy. Zgadnijcie Państwo, co mieli w rękach? No, telefony ze zdjęciami widzieliśmy. Nie, mapę, proszę Państwa, ataku Układu Warszawskiego z trasami kolejowymi. Ja to w prezentacji nawet mam dzisiaj pokazane. Tak? Jak się przemieszcza wzdłuż linii kolejowych i najciekawsza jest rzecz, że nie będą zatrzymani przez SOK. Zaznaczonymi punktami, tak? Łącznie z przejściem Kotbus, aż dojście tam było pokazane, no, mapy mam, aż przejście do samego Helmstedt. Wyrysowane trasy, pisane pięknie cyrylicą. Po bliższej analizie okazuje się, że są to mapy tworzone jeszcze w Układzie Warszawskim, ale takim materiałem dysponują osoby przechodzące z tamtej strony. I na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy się na infrastrukturę kolejową, panie prezesie, coś się zmieniło w tych szlakach. One są nowocześniejsze, szybsze. Krótko i na temat. A jeżeli jeszcze popatrzymy na granicę, stare budynki, tak? Miejsce, gdzie się bardzo łatwo schować, plus tak zwana infrastruktura, o której ja przynajmniej zawsze mówiłem, potrzebna do wszystkiego czy do niczego i zawsze była i nie wiadomo po co, więc gdzie się człowiek wyśpi najlepiej? Tam. Czy ktoś go będzie tam szukał? Na pewno nie, bo tam zdroworozsądkowy kolejarz nie chodzi, a SOK z całym szacunkiem też tam na wszelki wypadek się nie zapuszcza. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dużo się zmieniło na kolei. Ostatnio wczoraj rozmawialiśmy już po obradach naszych o tym. Słuchajcie, i to też plus dla kolei. Ja na przykład jeżdżę teraz do Krakowa z Wrocławia bardzo często i słuchajcie, wybieram kolej. Jeżdżę koleją i koledzy właśnie stwierdzili, już nie ma tego tu w pociągach nie słychać, tak? No faktycznie nie słychać. Panie dyrektorze, tak jak powiedziałem, z dużym zaciekawieniem oglądałem tą prezentację, dużo ciekawych, dobrych praktyk, ale tak jak i pan profesor, zresztą wszyscy i zresztą pan też to czuje, panie dyrektorze, że na każde nasze rozwiązania antyterrorystyczne sprawca znajdzie trzy rozwiązania, które użyje i dlatego te zagrożenia są asymetryczne. I tutaj nie przewidzimy wszystkiego. Jakoś zdrowy rozsądek, wypośrodkowanie, akceptowalne ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałbym zapytać o to, co jakby współcześnie od kilku, może kilkunastu lat obserwujemy na terenach dworców kolejowych, czyli zmiany i łączenie dworców kolejowych z innymi, bardziej komercyjnymi przestrzeniami, czyli dworzec, centrum handlowe. No w Krakowie tak mamy, no mamy tak naprawdę jeden obiekt, który we Wrocławiu podobnie. I to tak, to co jest to pewnie wyzwanie dla Was, jako dla spółki, która zarządza też między innymi bezpieczeństwem dworców kolejowych. Jak zatem połączyć być może infrastrukturę krytyczną z obiektem, który jest no, wielofunkcyjny i całkowicie otwarty?
bo to są inni administratorzy, inna własność, inne pieniądze, to o czym mówił pan doktor. Tak, to bardzo fajne pytanie, ponieważ dużo dworców kolejowych, szczególnie tych dużych, wielkopowierzchniowych, często ich funkcja przybiera taką formę już centrum handlowego, czyli w zasadzie nie odbywa się sama odprawa podróżnych i pasażerów, tak? Tylko tam odbywa się po prostu działalność komercyjna różnego rodzaju przedsiębiorców. Często te dworce są funkcjonalnie połączone, na przykład chociażby wspomniany Kraków Główny z Galerią Krakowską, ale również z dworcem autobusowym MDA, czy z tramwajem podziemnym, czyli z zarządcą, którym jest tutaj miasto Kraków. Ale to nie trzeba daleko szukać. Warszawa chociażby centralna, połączenie ze Złotymi Tarasami, połączenie z innym zarządcą już infrastruktury kolejowej spoza grupy PKP, czyli Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD, tak? Czy z przejściem podziemnym LIM przy Mariocie, no to wszystko powoduje, że musimy wspólnie również działać. W związku z tym kilka lat temu pojawił się taki pomysł, aby wzajemnie jakoś się informować o różnego rodzaju zagrożeniach. I co się okazuje? Właśnie w tych lokalizacjach, mamy kilka takich lokalizacji, gdzie właśnie obiekt dworcowy jest funkcjonalnie połączony z innym obiektem, zarządzanym przez innego zarządcę, przez innego właściciela. Podpisaliśmy wiele porozumień właśnie z tymi zarządcami, porozumień bezkosztowych, w których ochrona dworca, jeżeli coś się zdarzy na dworcu, jest zobligowana do poinformowania sąsiadów swoich. I odwrotnie, jeżeli coś się zdarzy na przykład w Galerii Krakowskiej, ochrona Galerii Krakowskiej ma obowiązek na podstawie tego porozumienia powiadomić innych partnerów. To pozwoli na sprawne, sprawne prowadzenie różnych działań, chociażby czy ewakuacji, czy chociażby informowania służb. No musimy po prostu, to było w ramach mojego podsumowania też przy prezentacji, po prostu razem możemy więcej. Chciałem zapytać też, nawiązując do tej prezentacji, mówiliśmy o identyfikacji promieniowania, o systemach technicznych, które to umożliwiają. Czy faktycznie zdarzyło się, odnotowaliście przypadki już, które identyfikowały zagrożenie promieniotwórcze? Na szczęście takich przypadków, które by powodowały uruchomienie sił i środków chociażby w ramach planów operacyjnych na wypadek zdarzeń radiacyjnych, czyli mamy tutaj już do czynienia ze zdarzeniem o charakterze wojewódzkim, na szczęście takich sytuacji nie było. Mogę powiedzieć, że był taki jeden skok, taka wartość skokowa, natomiast my, tak jak wspomniałem, konsultujemy się zaraz z Państwową Agencją Atomistyki. Okazało się, że to nie było zdarzenie wymagające zainteresowania służb, ponieważ proszę mieć na uwadze, że również osoba po kuracji jodowej może również wzbudzić sondę dozymetryczną, więc przyjęto, że nie było to zagrożenie, ale być może, czyli z dużym prawdopodobieństwem, na przykład osoba, która przechodziła przez teren dworca po kuracji jodowej na przykład. I takie na koniec jeszcze takie jedno wścibskie pytanie. Czy mieliście takie zdarzenie, które sprawiło wam problem w kontekście zarządzania bezpieczeństwem na dworcu? Taki przykład jakiś, który mógłby się pan dyrektor z nami podzielić, jak to zostało w kontekście reagowania rozwiązane, coś takiego, ewentualnie jaka kategoria obiektów, kategoria zdarzenia dla was wydaje się być najwyższym takim dużym wyzwaniem w kontekście potencjalnych metod działania sprawcy? Masowy zabójca, podłożenie urządzenia, jakieś właśnie CBRN-y, co jest takim dla was chyba takim największym wyzwaniem, jaka metoda działania sprawcy? Największą naszą bolączką w ogóle na dworcach to są właśnie pozostawione bagaże, bo z reguły większość to są po prostu zapominalscy. Natomiast nie możemy uśpić naszej czujności. Każdorazowo, kiedy jest taki bagaż pozostawiony, musimy informować służby. Co prawda później, co do zasady, w większości przypadków rekomendacje CBŚP są takie, by nie ewakuować, ale zdarzyły się też takie przypadki, gdzie dworzec był ewakuowany
i nawet trzeba było ograniczyć ruch pociągu przez stację. I to jest na przykład duży problem, jeżeli mówimy tutaj o stacjach węzłowych. A jeżeli są to godziny szczytu jeszcze, no to proszę sobie wyobrazić, co by się zadziało. Na szkolenie spóźnił, jadąc do Krakowa. Na przykład. Był też przypadek w Warszawie, gdzie zamknięto praktycznie centrum miasta, bo okazało się, że pakunek został pozostawiony na dworcu centralnym. Natomiast wracając do pytania odnośnie takiego jednego zdarzenia, to był 2011 rok, w którym podczas modernizacji dworca centralnego przed Euro 2012 w wyniku prac zgasło światło na centralnym. To był piątek ostatni, piątek roku szkolnego, gdzie już ludzie szykują na wakacje. No i tutaj nie było bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia. Ale wiecie Państwo, że dworzec centralny jest jedynym dworcem, jedyną stacją w tej części Europy, gdzie jest odprawa pociągów i pasażerów poniżej poziomu terenu. W związku z tym nie docierało już światło dzienne. Dobrze, że to było jeszcze światło dzienne w górnych poziomach, natomiast już w poziomie peronów nie. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów. Osobiście chodziłem z dowódcą akcji, pokazywałem po prostu palcem, tutaj szperacz trzeba ustawić tutaj i tak dalej, więc to była taka dosyć poważna akcja. Wtedy pamiętam, przyjechali prezesi wszystkich spółek kolejowych, włącznie z panem ministrem, który przyszedł na piechotę, bo w pobliżu jest ministerstwo na Chałubińskiego, więc to było takie poważne wydarzenie medialne. Na szczęście nie skutkowało jakimś bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pośrednio były tam jakieś ryzyka pod tym, że ktoś może wpaść, bo w części niedoświetlonej mógł ktoś na przykład wpaść na torowisko. Natomiast ruch pociągu wówczas został całkowicie wstrzymany po linii średnicowej. No i na szczęście wszystko się skończyło, a tak tylko dopowiem, że nie zadziałało oświetlenie w części tej nowej, a wszystkie te stare świetlówki z swoim podtrzymaniem gdzieś tam w tych częściach jeszcze niewyremontowanych, one normalnie funkcjonowały. Dziękujemy bardzo. Dosłownie jedno zdanie, oczywiście. Jedno tylko zdanie, jako anegdota na 5 minut. Reprezentacja rok 2020, po zdarzeniach miało to na terenie Niemiec. Jechaliśmy jako grupa wyposażone w miecze japońskie typu katana i wakizashi. Finał, ponieważ nie wyszli po nas koledzy, konkretnie to się działo w Monachium, tak? Nas było 14 uzbrojonych. Momentalnie alert, momentalnie pojawiła się ekipa bezpieczeństwa plus ekipa antyterrorystyczna. 2 godziny trzeba było tłumaczyć się, w jakim celu, dlaczego i jakie posiadamy narzędzia przypominające części ostre. A w momencie, gdy jeden z kolegów chciał zaprezentować katanę, niestety momentalnie były w nas wycelowane półautomaty. Dziękuję. Chciałbym poprosić pana Dariusza z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obszary kolejowe to oczywiście temat jest niejawny, natomiast to też jest infrastruktura krytyczna. W kontekście planów infrastruktury krytycznej, kilka takich dobrych praktyk czy rekomendacji podczas przygotowywania tego typu planów, ponieważ wydaje się, że one będą pomocne, skuteczne, no w tego typu zdarzeniach, zagrożeniach, którymi możemy mieć do czynienia, a nawet też no, element analizy, identyfikacji ryzyka tam też również jest. Bardzo dziękuję za podniesienie tej problematyki, a przede wszystkim za to, że mogę się dzielić naszymi doświadczeniami z Państwem. W zasadzie te dobre praktyki to już tutaj moi przedmówcy o nich powiedzieli, było to także na prezentacji, ale powiedzmy sobie takie ABC, otwarcie i to dzisiaj też jest dobra praktyka mówić o bezpieczeństwie, otwarcie przynajmniej w gronie eksperckim. Po pierwsze, dzisiaj jeśli nie zarządzamy ryzykiem, to może oznaczać, że nasza świadomość o zagrożeniach i w ogóle jeśli chodzi o bezpieczeństwo, może świadczyć o tym, że mamy niską kulturę. To w ogóle zacznijmy sobie od takich pewnych fundamentalnych rzeczy. Nie tylko chodzi o to, że cały świat i całe bezpieczeństwo zaczyna od oceny ryzyka i chcemy te ryzyka wyważyć od strony przyczyn, podatności i przede wszystkim skutków, nie zapominajmy o skutkach, to dzisiaj, jeśli nie będziemy mieć obrazu, gdzie te ryzyka możemy redukować, tak, czyli pomniejszać, w co inwestować,
Także to są generalnie fundamenty, które wpływają na decyzje najwyższego kierownictwa. W przedsiębiorstwie, w administracji państwowej, samorządowej, w ogóle mówmy tymi kategoriami również o bezpieczeństwie państwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dobra praktyka, no plany, no Boże kochany, zapraszam do gmin, powiatów, czy czy tam, gdzie jest wieloaspektowość planów. Tych planów jest, mówiąc otwarcie, od cholery, tak? I co to oznacza? To oznacza, że mamy niską świadomość, niską kulturę. No nie zawsze. To również może oznaczać, że mamy bezpieczeństwo rozproszone, które po prostu trzeba skondensować. Ja jestem w ogóle zwolennikiem jeden plan główny bezpieczeństwa i do tego albo podplany bądź załączniki tych planów. Tak, to co mówiłem wczoraj. Może być tak, że jeden obszar kolejowy ma plan infrastruktury krytycznej, tak, ma plan obowiązkowej ochrony, ma plan szczególnej ochrony, tak jeszcze jest, z obronności tak, ma kolejny tak, plan. Tak, tak, to na odrębną debatę, tak. Ale być może, że strategia bezpieczeństwa narodowego i jej wdrażanie zmieni to podejście i tą sytuację. W ogóle, jeśli tutaj pan dyrektor w PKP mówi o przykładzie pewnych już rozwiązań w procesie modernizacji, no to jest dobra praktyka, że już na etapie inwestycji realizujemy nie tylko wdrażanie określonych istniejących norm, a na przykład w technice mamy ponad 4600 norm technicznych, proszę Państwa, tym trzeba też jakoś zarządzać i się w tym wszystkim orientować, to oprócz tego dzisiaj to też nie wystarczy, bo trzeba zrobić analizę ryzyka i ocenę, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka już na etapie projektowania. Jeśli mamy obiekt, a dążymy do tego, żeby zmodernizować go, to jest też również moment, żeby z tym wejść. A później zobaczymy, że to nie tylko ma wymiar estetyczny, ale także produkt wiąże się z bezpieczeństwem. Kolejny element, który moim tutaj zdaniem jest dobry w postrzeganiu ryzyka. No, ryzyko na etapie zapobiegania, no zgoda, ale oprócz ryzyka jest jeszcze ten obszar reagowania, czyli musimy dostrzec właśnie w tych przyczynach, w tych podatnościach i ewentualnych skutkach, gdzie musimy przewidywać, no, być przygotowani na ewentualne reagowanie. I ten przykład tutaj tego oświetlenia chociażby, czy ten przykład tej wielu podmiotów, prawda, na podmiotach, w tych podmiotach związanych z infrastrukturą kolejową. Trzeba to zbadać, zobaczyć, gdzie są te słabości, a później poprawiamy na przykład porozumienia z bezpieczeństwem publicznym, zewnętrznym albo u siebie między spółkami i w ten sposób w tej przestrzeni prawnej też robimy poprawę bezpieczeństwa. To jest organizacja, gdzie między prawem a organizacją wiele rzeczy możemy zrobić bezkosztowo. I to już jest ruch do przodu. Zobaczcie na następne rzeczy, bo infrastruktura krytyczna, to się schodzą pewne dziedziny bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo osobowe, to fizyczne, którego na tej konferencji jest bardzo dużo, bezpieczeństwo teleinformatyczne, które no dziś można powiedzieć króluje, tak, i ma swój czas z wiadomych względów i bardzo dobrze, ale zagrożenia, które są i podatności w tej przestrzeni IT, ale również w tej automatyce do sterowania procesami. Tak. No wreszcie spójrzmy na to jako usługę, czyli usługa odpraw, zapewnienia odprawy i usługa, no, obsługi pasażerów, czy w ogóle możemy szerzej spojrzeć, w ogóle utrzymania ciągłości ruchu kolejowego. I spójrzmy na to nie tylko na to jako na obiekt, tylko usługę, tą kluczową, a później jakie podprocesy i usługi tworzą tą usługę kluczową. I tu szukajmy słabych punktów. Na bazie tego szukajmy też i myślmy, ile zakłócenie tych usług będzie nas kosztować, czyli ile trzeba kasy na to wydać. Czyli nie chcemy tego, czyli co musimy poprawić, na co być trzeba przygotowany. Tą drogą musimy po prostu podążać i ta droga ma swoją logikę. Tu nie widzę jakichś specjalnych kłopotów. Zresztą moi przedmówcy znakomici już dali te przykłady i po prostu je trzeba realizować w tej takiej, no, cykliczności. Jeśli ktoś dziś ten plan zarządzania ryzykiem, czy plany reagowania, które mają stanowić pewną całość, tak, zostawia w szafie, a to nie żyje, no to też świadczy o niekoniecznie wysokiej kulturze, już nie mówiąc o samym
przydatności planu, którego powinniśmy korzystać, może niekoniecznie na co dzień, ale musimy widzieć tą cykliczność, jego przydatność, no właśnie w tej takiej codziennym zarządzaniu, który jest elementem w ogóle zarządzania firmą. Dziękuję bardzo. Tak, plany nie w szafie, to wczoraj też z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podnosiliśmy, żeby te plany były dla ich użytkowników obiektów. Są z nami przedstawiciele też obszaru zabezpieczeń technicznych. Przemysław Szczuka, firma Carrier. Z tego co wiem, realizowaliście projekt albo realizujecie projekt, albo przygotowujecie realizację takiego projektu na obszarach kolejowych. Zresztą pan dyrektor też wspominał o możliwościach wykorzystania, możliwościach konieczności wykorzystania zabezpieczeń technicznych w obszarach kolejowych. No właśnie, w jakim kierunku możecie wspierać zarządzających obszarami kolejowymi, w jakich obszarach? Dziękuję za to pytanie i przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość wypowiedzenia się w tak szacownym gronie. Drodzy Państwo, no, rola systemów zabezpieczeń jest, wydaje mi się, nie do przecenienia, bo jednak mamy cały czas styczność z tymi systemami. Tutaj panowie zaznaczyli, że systemy zintegrowane to jest przede wszystkim przyszłość i bardzo mnie cieszy jakby ta opinia, że właśnie te systemy zaczynają dominować jakby tutaj w infrastrukturach zabezpieczeń. Co nam dają takie systemy zintegrowane? No przede wszystkim tutaj pan prezes zwrócił uwagę, że to człowiek jest jakby tym najsłabszym ogniwem i właśnie te systemy zintegrowane pomagają jakby tą słabość ograniczyć, tak? Czyli zwiększyć szybkość reakcji, więcej informacji pojawia się jakby w tym ekranie, w tym miejscu, gdzie obserwowany jest jakby obraz. Dzięki temu ten człowiek, który podejmuje jakby na sam koniec decyzję o tym, jakie działania ma podjąć, ma więcej czasu, ma więcej informacji na to, żeby się tym problemem zająć. Więc przede wszystkim jakby kierunkiem rozwoju to jest integracja systemów, umożliwienie jakby szybkiej reakcji. Dodatkowo w tej chwili większą rolę w systemach zabezpieczeń przejmują systemy monitoringu, tak? To, o czym panowie tutaj mówicie, oczywiście najlepszy system monitoringu nie zapobiegnie jakby zamachowi, nie zapobiegnie sprawcy, który taki ładunek może podłożyć, ale rozwijające się cały czas systemy analityki pozwalają jakby przewidzieć też pewne zachowania, tak? Ja myślę, że to jest fajny kierunek rozwoju i o tym trzeba pamiętać. Druga rzecz, bardzo dobrą praktyką jest i tutaj UTK jak gdyby też wychodzi bardzo fajnie z takimi inicjatywami, czyli dialog techniczny, tak, po to, żeby się spotykać jak gdyby z przedstawicielami branży, żeby rozmawiać na ten temat, jakie rozwiązania mamy, co możemy zaproponować i wspólnie jakby zastanawiać się nad tym, jak te zabezpieczenia wdrażać. Oczywiście nie do przecenienia jest też rola tutaj samej konferencji, tak, dostajemy możliwość dyskusji, rozmawiania, pokazywania tego, co ciekawego w naszej branży się dzieje i myślę, że to jest klucz sprawy, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy kierunek. A co do rozwoju, tak jak powiedziałem, systemy zintegrowane na pewno, systemy telewizji dozorowej oferujące coraz większe możliwości analityki ruchu, dzięki temu jak gdyby przewidujące w pewnym zakresie zachowania, choćby wykrywanie pozostawionego bagażu, tak, to nam daje taką możliwość przeciwdziałania pewnym zachowaniom. Oczywiście w aspekcie innych systemów, jak systemy kontroli dostępu, szyfrowanie transmisji, tak? No możecie Państwo sobie wyobrazić, jak łatwo sprawcy jest dostać się w środek samej infrastruktury, jeżeli przejmie kontrolę dostępu, jeżeli przejmie identyfikator, może wejść i rozpocząć swoją akcję w dowolnym momencie, tak? Jeżeli zastosujemy odpowiedni system szyfrowujący, który praktycznie uniemożliwia skopiowanie takiego identyfikatora, dajemy dużo więcej sobie bezpieczeństwa, zapewnienia tego, że ktoś tego identyfikatora nie przejmie. No i oczywiście najważniejszy aspekt w tej chwili to cyberbezpieczeństwo, tak? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj akty terroru wcale nie muszą odbywać się na zasadzie podłożenia ładunku wybuchowego czy jakiegoś aktu. Może to być ingerencja jakby z zewnątrz w czułe miejsca. I właśnie odpowiednie zabezpieczenie systemów, spojrzenie na pod kątem jakby cyberbezpieczeństwa daje nam taką możliwość, że możemy bardzo dobrze się przed tymi aspektami zabezpieczyć. Także na to chciałbym Panu szczególną uwagę zwrócić. Mhm. Miałem też zaszczyt brać w takim projekcie udział w realizowanym przez spółki, między innymi też PKP o haśle Sherpa. Tak? I tam podczas w jednej z prelekcji przedstawicielka kolei amerykańskich mówiła o analityce, która masowo jest tam na dworcach wykorzystywana, ale oczywiście mówiła o dobrych stronach tej analityki, ale mówiła na przykład, że mieli problem z bo próbowali z tą analityką wchodzić w identyfikację ruchu, ciała, mieli problem z jakością, z dokładnością,
osoby, które gdzieś tam powiedzmy leżały, spały, odpoczywały, były identyfikowane jako potencjalne, był chaos informacyjny. To też jest wyzwanie dla branży. Tak, to jest ogromne wyzwanie. Tak naprawdę ograniczeniem w tej chwili są moce obliczeniowe jakby komputerów, tak? No wiadomo, że to cały czas nam się rozwija, jesteśmy świadkiem niesamowitego postępu w tej dziedzinie. Także w przyszłości należy oczekiwać, że te algorytmy, które już są stworzone, one naprawdę dobrze działają, wykorzystane odpowiednio, wspomagane odpowiednią mocą obliczeniową, dadzą taki efekt, o jakim pan major tutaj wspomniał, czyli dziwne zachowanie osoby na przykład na dworcu kolejowym, jakieś takie schematyczne, które zostało opisane choćby przez branżę, będzie skutkowało tym, że ta osoba zostanie poddana jakby dodatkowej obserwacji, tak? Duże, nie wiem, na przykład w danym miejscu zbierze się jakaś grupa osób, która normalnie tam nie powinna się znaleźć, tak? To też jakby dla systemu identyfikacji będzie jakiś sygnał, że coś niedobrego się w tym obszarze dzieje i zwróci uwagę operatora. Także my już dzisiaj oczywiście takie mechanizmy mamy w dzisiejszych systemach, tak? Bo to, na co zwróciłem uwagę, choćby pozostawiony bagaż, czyli ta analityka dzisiaj bardzo dobrze sobie z takim aspektem radzi. Druga rzecz to jest na przykład wyznaczenie w polu kamery obszarów, w których normalnie człowiek nie powinien się znaleźć, tak? Czyli zaznaczenie obszarów jakby wrażliwych w momencie, kiedy znajdzie się tam osoba postronna, od razu operator otrzymuje. Czyli możemy reagować, jak sprawca zbliża się do obiektu naszego krytycznego i to jakby o to chodzi, wyprzedzamy. Oczywiście. No sam system zabezpieczeń, tak jak tutaj rozmawiamy, on nie, jego rolą nie jest jakby zapobieganie, może wspomaganie jak gdyby, ale trzeba mieć na uwadze to, że nic nie zastąpi jakby naszej inicjatywy, tak? Czyli to, o czym panowie powiedzieli, stworzenie odpowiednich planów, przygotowanie się na taką sytuację, tak? Chodzi o to, żeby te wszystkie aspekty i techniczne, i teoretyczne, i związane z ochroną fizyczną, żeby miały jakby połączenie w postaci dobrego dokumentu i dobrego planu na to, jak zabezpieczyć obiekty. Tak, tym bardziej, że te bagaże, o których pan dyrektor wspominał, jest niesamowite, słuchajcie, wyzwanie dla każdej kategorii obiektów. Pozostawiony przedmiot. Ja w swojej książce zaproponowałem taki algorytm jakby takiego upewnienia się w formie UPN, ukryty, podejrzany, nietypowy, z algorytmów amerykańskich, czyli jeżeli coś nam się w tych trzech kategoriach zgadza, czyli jest intencjonalnie ukryte, intencjonalnie podejrzane, no bo coś tam wystaje, lub nietypowe, bo nie w tym miejscu, nie w tym czasie i nie w tych okolicznościach, to zaznaczamy krzyżyk i powinniśmy to określać jako niebezpieczny, czyli bardziej już potwierdzony. Ale tak jak pan dyrektor powiedział, zarządzenie 37 Komendanta Głównego Policji wspiera nas w tym, możemy informujemy policję, dostajemy rekomendacje od CBŚP, to jest dobre, ale przez tych kilka minut, no trzeba decyzje i działania podejmować i dopóki tych rekomendacji negatywnych nie ma, no to tak naprawdę trochę na zarządzającym pełna odpowiedzialność jest w tym zakresie. Mamy naszego prelegenta, wzmocniony obszar zabezpieczeń technicznych, pan Dariusz Kawka z RCS Engineering. Panie Dariuszu, mówiliśmy o tych zabezpieczeniach technicznych, o kontroli dostępu. Czym można wzmocnić to bezpieczeństwo obszarów krytycznych, tam gdzie nie chcemy, żeby potencjalny sprawca nam wtargnął, bo może przejąć kontrolę nad naszymi obiektami? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Tak dla sprostowania, jestem z firmy Legic ze Szwajcarii. Firma RCS mnie zaprosiła na to spotkanie i też chciałbym w kilku zdaniach opowiedzieć, co można zrobić, jeżeli chodzi o kontrolę dostępu, o spójność danego rozwiązania. Tak jak rozmawialiśmy, zarządca powinien być tym głównym członem, który mówi, w jaki sposób bezpieczeństwo ma być definiowane. A więc w momencie, gdy mówimy na temat kontroli dostępu, Legic jest znany w Polsce poprzez strategię w rozwiązaniach krytycznych. Mamy wiele ministerstw, mamy wiele, powiedzmy, placówek rządowych, gdzie bezpieczeństwo jest definiowane poprzez uprawnienia, a więc uprawnienie musi być nadane, czy też powiedzmy wyznaczone przez zarządcę, a więc osobę, która po prostu ma zamiar kontrolować tym, co się dzieje. A więc możemy stwierdzić, że na rynku jest wiele podmiotów gospodarczych, które stara się po prostu dostarczyć różnego rodzaju urządzenia, ale to bezpieczeństwo musi być wydedykowane od strony zarządcy. Zarządca musi powiedzieć, mam tego rodzaju klucze, mam tego rodzaju uprawnienia i za pomocą tych uprawnień musi być utworzony infrastruktura bądź dane urządzenie. Tak dla przykładu, w Szwajcarii odchodzi się od takiego rozwiązania typu każdy robi dla siebie, tylko od jakiegoś czasu istnieje rozwiązanie typu SwissPass i ten SwissPass
To jest medium, które służy praktycznie pasażerowi do tego, żeby uzyskał jakąś zniżkę. Można sobie wykupić zniżkę na 25%, na 50%, na 100% i w zależności od tego korzysta się z danej infrastruktury, jeżeli chodzi o przejazd z punktu A do punktu B. I ta karta też służy do tego, żeby można było uzyskać innego rodzaju uprawnienia. Na przykład firma Roche, to jest praktycznie około 170 tysięcy pracowników, korzysta z tego Swiss Pass tylko dlatego, żeby można było, powiedzmy, dostać kontrolę dostępu do danego budynku, czy powiedzmy do danego pomieszczenia, czy też korzystać z rozwiązań IoT, czy też powiedzmy Smart City, Mobility. Jest wiele połączeń z infrastrukturą Park and Ride. Tak dla przykładu, ja rozmawiałem jakiś czas temu z kolejami regionalnymi w Polsce i proponowałem, żeby można było te wszystkie spójne tematy połączyć z sobą. Jedna karta, jedno rozwiązanie, jest jeden zarządca, ten jeden zarządca daje konkretne uprawnienia dla wielu podmiotów. Mówimy o grupach mniejszych, o grupach większych, a więc musimy od razu z góry zdefiniować, gdzie jest to uprawnienie, gdzie ma być ta infrastruktura kontrolowana. Obecnie się w Polsce mówi na temat centralnego portu komunikacyjnego. Trzeba się zastanowić też, kto ma w danym momencie kontrolować to wszystko. Ja uważam, że połączenie karty fizycznej z rozwiązaniem wirtualnym, a więc za pomocą smartfona, zakładam, że za jakiś czas będzie w Polsce smartfon jednym z głównych nośników tej informacji. Dla przykładu, osoba, która ma zamiar obsłużyć, na przykład maszynista, przejazd pociągiem z punktu A do punktu B, musi albo można z góry zaplanować, jak on ma to wykonać, a więc dojazd do pracy. Może użyć na przykład hulajnogi, może użyć samochodu, który jest z jakiegoś systemu sharingowego, bądź też powiedzmy jedzie własnym autem do rozwiązania Park and Ride, przesiada się praktycznie z tego punktu na inne infrastrukturę typu na przykład hulajnogę, żeby dojechać powiedzmy do punktu, w którym ma przejść na teren powiedzmy infrastruktury PKP i następnie ten pociąg, który ma jechać, po prostu uwierzytelnienie przesyła mu się w czasie teraźniejszym. A więc można z góry stwierdzić, zapewnić, gdzie powiedzmy jest to bezpieczeństwo i dla kogo jest przekierowane. Dla przykładu też można utworzyć infrastrukturę, która powiedzmy komunikuje z sobą. Na przykład maszynista, który jedzie do Krakowa, on korzysta powiedzmy z tych samych powiedzmy uprawnień, które korzysta też w Warszawie. Na przykład korzystanie z maszyn, korzystanie z kantyny, korzystanie powiedzmy z infrastruktury, która powiedzmy umożliwia mu przebycie odpowiedniej drogi, czy powiedzmy spędzenie jakiegoś czasu w innym miejscu, który praktycznie go oddziela. Musimy kończyć już. Tak? Jeszcze powiem tak na marginesie. Uważam, że PKP mogło być takim, bym powiedział, nośnikiem z jednej strony informacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a z drugiej strony też definiować, co ma być w danym punkcie akurat wykorzystane. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Ja na koniec jeszcze zapytam pana dyrektora o jedną rzecz. Mówiliśmy o Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, które miałem przyjemność być na tym centrum, obserwować możliwości techniczne, technologiczne, koordynacyjne. Natomiast pytanie, czy faktycznie, gdy dojdzie do zdarzenia kryzysowego na styku funkcjonowania różnych, powiedzmy to spółek, obszarów, czyli tam PLK, PKP, jeszcze zarządzający konkretną operator samego pociągu, już nie wiem, czy się fachowo wysławiam, ale chodzi mi o to, czy mamy takie centrum, które będzie koordynowało takim zdarzeniem, czy tutaj bardziej RCB, czy bardziej wy macie przewidzianą formułę, strukturę, miejsce nawet, gdzie się zbierze ten przedstawiciele pionów bezpieczeństwa z tych 4, 5, 6 spółek i będą koordynować działaniami gdzieś w miejscu, które mamy do czynienia, a ono nie jest tylko przypisane do jednego operatora, jednej spółki. Tak, otóż w Polsce właśnie funkcjonuje kolejowy system zarządzania kryzysowego. To wszystko zależy, czy sytuacja niekorzystna przerodziła już się w sytuację kryzysową, bo to jest ważne. Bo jeżeli są to zdarzenia,
które wymagają zaangażowania służb, ale jeszcze nie są taką sytuacją kryzysową, wówczas po prostu wymieniamy się informacjami, czyli nasze Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych informuje, załóżmy, Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, zgodnie z naszymi procedurami, już wypracowanymi ścieżkami przekazywania informacji, również przekazywane są informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy do Zespołu Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie Infrastruktury, a teraz w ramach obowiązującego stanu epidemii również do Urzędu Transportu Kolejowego. I wówczas uruchamiane są siły i środki właściwych instytucji, które mają na celu już likwidację w zasadzie skutków, tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia już z sytuacją kryzysową, właśnie powołują się zespoły zarządzania kryzysowego i te zespoły zarządzania kryzysowego powołują się w ramach podziału terytorialnego obowiązującego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ponieważ ta spółka ma najbardziej rozbudowaną łączność dyspozytorską. Nasza spółka PKP S.A. również uczestniczy w tych pracach, ale koordynuje jednak wszystko wówczas spółka Polskie Linie Kolejowe. I w zależności jaki ma charakter, jaki ma rozmiar dana sytuacja, tam zapadają decyzje i te decyzje są wiążące wszystkie podmioty kolejowe uczestniczące w pracy eksploatacyjno-przewozowej. Oczywiście jest informowany resort, no bo musi być informowany, czy Urząd Transportu Kolejowego, tak? I tutaj działamy w tym momencie bez podziałów żadnych. Po prostu jesteśmy jednym wówczas organizmem, który podejmuje kolegialnie decyzje, kto jest za co, oczywiście w ramach swoich odpowiedzialności, czyli przewoźnik, załóżmy, jeżeli byłaby to, nie wiem, jakaś, no nie daj Boże, katastrofa kolejowa, tak, to na przykład przewoźnik uruchamia, załóżmy, komunikację zastępczą autobusową. Na dworcach kolejowych uruchamiamy na przykład poczęstunki dla osób, które oczekują na ten pociąg, który będzie już, wiadomo, opóźniony ponad 120 minut. Zarządca infrastruktury, czyli załóżmy Polskiej Linii Kolejowej, w tym momencie już wygłasza odpowiednie komunikaty i tak dalej, i tak dalej. Także my się dzielimy już poszczególnymi zadaniami, które są nam przypisane w ramach pracy tych zespołów. Dziękuję bardzo. Ja potwierdzam, bo raz się tylko zdarzyło na kilkanaście przejazdów ostatnio, że raz się pociąg spóźnił i po 30 minutach spóźnienia pani nam wręczyła kokosowe grześki takie, więc bardzo miłe to było. Tak, więc zarządzanie kryzysowe było realizowane na wysokim poziomie. Natomiast tak, tak, zła informacja jest taka, że przywiozłem ten wafelek do domu i został zjedzony nie przeze mnie, tak, więc no ale takich jak ma się domowników, to tak się to kończy. Szanowni Państwo, nie mamy już niestety czasu, ale nasi prelegenci, nasi eksperci zostają. Przepraszam Was bardzo, bo mamy dzisiaj warsztaty, musimy iść zgodnie z planem i tak nam to się trochę przedłużyło. Ja bardzo, bardzo dziękuję naszym ekspertom. Ja uważam, że to był fantastyczny panel ze względu właśnie na ekspertów. Dziękuję Wam. Drodzy Państwo, nagraliśmy brawami. Dziękuję.